Nie było problemu z wyborem zawodnika Azotów Puławy, który miałby porozmawiać o najbliższym rywalu Azotów Puławy, czyli o Vive Tauronie Kielce. Patryk Kuchczyński, który grał przez wiele lat w Kielcach, ale to są zupełnie chyba inne Kielce, Patryk, te, w których ty grałeś, od tych, które dzisiaj mamy jako rywala. No na pewno spędziłem tam bardzo duży okres czasu, 9 sezonów. Zespół teraźniejszy na pewno dużo się różni od tych lat, w których ja tam grałem. Widać, że z roku na rok cały czas to się rozbudowuje wszystko. Robią kolejne wzmocnienia, kolejne metamorfozy. Jest na pewno to inny zespół, czy lepszy, no trudno mi powiedzieć. Na pewno bardzo tutaj mają wysokie cele na ten sezon. Nie tylko na ten, co roku Vive Tauron Kielce ma bardzo wysokie cele. Patryk, powiedz mi, czy są jakieś słabe punkty w tym zespole z Kielc? No bo tak patrząc na polską ligę, to praktycznie nikt startu do Kielc za bardzo nie ma. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo wyrównany, bardzo silny zespół, mają niesamowitych zawodników, samych praktycznie reprezentantów poszczególnych narodowości. Zespół jak najbardziej kompletny, ale to jest sport. Tutaj można powiedzieć, że nie ma silnych, wszystko zależy od predyspozycji dnia, od zaangażowania, od nastawienia. No, mega dużo czynników składa się na całe 60 minut. W tamtym sezonie, kiedy występowałeś jeszcze w Górniku Zabrze, mówiło się o Górniku, że to może być zespół na najbliższe lata, który dołączy do tej wielkiej dwójki, czyli Orlen Płock i Vive Kielce. W tym roku mówi się tak o Azotach Puławy po dołączeniu twoim chociażby do tego zespołu, po rozbudowie zespołu. I rzeczywiście pierwszy mecz z jednej z dwójki potentatów, czyli z Orlen Wisłą Płock, pokazał, że jesteście w stanie nawiązać równorzędną walkę nawet na parkiecie rywala. Czy można porównywać Płock z Vive dzisiaj, czy Vive to jednak jeszcze trochę wyższa półka? No może o nas. My naprawdę mamy bardzo, bardzo wyrównany skład, bardzo, bardzo silny i tak jest tutaj to budowane. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa, że na każdej pozycji praktycznie jest dwóch różnych zawodników. Czy możemy się porównywać już? Na pewno zostawiam masę zdrowia, masę serca na parkiecie, żeby im dorównać. Zespół z Kielc, na przykładzie zespołu z Kielc, on był budowany kilka dobrych lat. To nie dzieje się od jednego sezonu. Na pewno mamy zespół, który jest w stanie zawalczyć z jednym czy z drugim zespołem. Taka pozasportowa sprawa. Mecz we wtorek, czyli w środku tygodnia, nie w sobotę, w niedzielę, a więc ten rytm meczowy troszeczkę zaburzony i mecz, który pokazywać będzie telewizja. Czy to ma dla was jakiekolwiek znaczenie? Na pewno jest to troszeczkę inna sytuacja, ale no musimy się podporządkować tutaj zespołowi z Kielc, który występuje, który ma terminarz bardzo, bardzo napięty, jest cały czas w rytmie trzydniowym. My musimy troszeczkę swoje plany tu treningowe zmieniać, ale myślę, że to nie będzie miało jakiegoś większego wpływu na naszą predyspozycję. Czyli co, zapowiadamy walkę w Kielcach mimo tego, że na razie jeszcze Kielce są troszeczkę wyżej od nas? Ale walczymy w Kielcach, bo bez walki chyba nie ma w ogóle sportu, nie ma w ogóle o czym mówić. No zdecydowanie nie jedziemy tam, żeby się położyć na parkiecie. Wydaje mi się, że jestem przekonany i dobrze to wiem z własnego doświadczenia, że nawet kiedy zespół przegrywa, ale idzie na 100%, walczy do ostatniej sekundy, to na pewno dużo więcej wyniesie i dużo więcej się nauczy, dużo więcej złapie doświadczenia, niż po prostu się położy na parkiecie i tyle. No, jedziemy tam po to, żeby pokazać się jak najlepszej strony i przede wszystkim bardzo dobrze się zaprezentować, a wtedy na pewno przyniesie to nam dużo lepszy efekt i skutek. Bardzo dziękuję. Dzięki.